program wyborczy i kandydatów do samorządu zaprezentowali dziś działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego z Suwalszczyzny. Liderem listy wyborczej PSL-u do sejmiku województwa podlaskiego jest Bogdan Dyjuk, dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Z drugiej pozycji o miejsce w sejmiku będzie zabiegał Tadeusz Chołko, wójt gminy Suwałki, który także stara się o reelekcję. Trzeci na liście jest Janusz Józef Moroz, związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gibach. Działacze PSL-u będą też zabiegać o miejsca w Radzie Powiatu Suwalskiego. Liderami list w poszczególnych okręgach są Szczepan Ołdakowski, starosta suwalski, Stefan Biłda, radny powiatu i pracownik Urzędu Gminy Bakałarzewo, Anna Danuta Truchan, radna powiatu i Sławomir Małachowski, przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego. O miejsca w Radzie Miasta Suwałki członkowie PSL-u będą zabiegać z list Komitetu Blok Samorządowy. Swoim wyborcom kandydaci obiecują poprawę infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, mówi Szczepan Ołdakowski, starosta suwalski i kandydat do Rady Powiatu. Kandydaci PSL-u proponują spokój, rozwagę, doświadczenie i chęć współpracy ze wszystkimi, obojętnie z jakiej opcji politycznej kto przychodzi. Ważne są problemy, a nie ważna polityka. A tych problemów jest dużo. Wydaje mi się, że Suwalszczyzna jest w województwie podlaskim trochę tak zaniedbywana. Takie to są odczucia samorządowców, wójtów gmin, moje również. I w związku z tym proponujemy zrównoważony rozwój, uwzględnienie problemów obszarów pozamiejskich, czyli wsi, w podobny sposób jak miast, tych trzech miast, Białystok, Suwałki, Łomża. Myślę, że zrównoważony rozwój to właśnie danie szansy również mieszkańcom wsi na normalne, cywilizowane życie. Bogdan Dyjuk, który wcześniej związany był z Platformą Obywatelską, startuje z listy PSL-u, ponieważ oferta tej partii jest konkretna i jednoznaczna. Ja wolę działać i współdziałać wspólnie na rzecz naszego regionu, a nie bawić się w polityczne gierki. Stąd, kiedy otrzymałem ofertę Polskiego Stronnictwa Ludowego, konkretną, jednoznaczną, kiedy spotkała się ona z akceptacją środowiska PSL-u, chętnie skorzystałem, albowiem ja jestem osobą bezpartyjną. Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowali, że nie będą wystawiać kandydata na prezydenta Suwałk. Wspólnie z Suwalskim Blokiem Samorządowym poprą kandydaturę Czesława Rękiewicza, zastępcę prezydenta miasta, który startuje z Komitetu Suwałki Wizja Gajewskiego, mówi Szczepan Ołdakowski. No myślę, że mnogość kandydatów po prostu spowoduje, że ci, którzy mają największe szanse, będą zagrożeni. Ja uważam, że mimo wszystko, mimo pewnie jakichś tam nadziei i ambicji, Polskie Stronnictwo Ludowe w mieście nie ma takiego dużego poparcia, żeby pokusić się o możliwości kierowania czy zarządzania Suwałkami. Czesław Rękiewicz jest dobrym kandydatem i to, co wcześniej postanowiliśmy wspólnie z Blokiem Samorządowym, należy uszanować i właśnie nie konkurować z kandydatem, którego wspólnie chcemy popierać.